dobry, po krótkiej przerwie dziś zapoznamy się bliżej z trasą cross country w Jabłonnie, na górce nazywanej Jelonka. XC Jelonka, bo tak na Trail Forks nazywa się ten tor, znajduje się praktycznie w samej Jabłonnie, w małym lasku między osiedlami. Główny wjazd od ulicy Szarych Szeregów. W apce podzielono go na dwa single, Jelonka Flow i Jelonka Hard, choć w rzeczywistości jest to jedna zamknięta pętla, a tego podziału dokonano prawdopodobnie po to, żeby rozróżnić poziomy trudności. Jest to trasa w pełni legalna. Wcześniej obejrzałem na YouTubie ze dwa filmy z tego miejsca i mam wrażenie, że ten fakt, ten szczegół nie został należycie zaakcentowany. A moim zdaniem to właśnie trzeba podkreślić. Ten tor powstał za zgodą miejscowego nadleśnictwa i miejscowej gminy. A co takie zgody dają? Można oczywiście porządnie wyznaczyć i oznakować trasę, ale przede wszystkim można też wbić łopatę. Legalna miejscówka daje możliwość porządnego kopania, tak na szerszą skalę niż jakaś pojedyncza hopeczka. Dzięki temu trasę można było okrasić małymi dropami, pojawiają się też hopeczki, choć te największe nie są elementem trasy, no i nawet mamy coś na kształt bandy. Jasne, żadne z tych elementów nie są nowością w naszej okolicy, ale rzadko kiedy są integralną częścią jakiejś dłuższej trasy. A tu właśnie tak jest, jedziecie pętlę i zaliczacie kolejne feature'y. I to właśnie jest możliwe chyba tylko na legalnych ścieżkach. W ogóle cała ta okolica Jabłonny, Legionowa imponuje pod tym względem. Oprócz bohatera dzisiejszego odcinka, czyli toru XC Jelonka, mamy też do dyspozycji niedaleko trasy w Lasach Kotomowskich, Lasach Jabłonowskich, czy tak powinno się to wymawiać, i także po sąsiedzku tor XC Bukowiec, który postaram Wam się pokazać następnym razem. A i też całkiem niedaleko jest tor w Wieliszewie. Więc raz jeszcze dziękuję i gratuluję lokalnym aktywistom za wykonaną pracę i za zaangażowanie. Szanuję i doceniam. A teraz przejdźmy już do samej trasy. Pierwszym takim copywriterskim hasłem, jakie przyszło mi do głowy, jak tam jeździłem, to było wad na sterydach. I to chyba dobrze oddaje klimat tego miejsca, bo ten tor faktycznie jest jak wad, tylko większy i szybszy i bardziej wymagający fizycznie. Zachodnia strona jest trochę płynniejsza, bo proste są znacznie dłuższe, podjazdy zdecydowanie mniej strome, zakręty po kawałku dłuższego zjazdu na tyle wyprofilowane, żeby nie musieć przed nimi zatrzymywać roweru. A jeśli dodatkowo nie boicie się kopnego piachu, to już w ogóle spoko. Przedziwne rzeczy. Z kolei wschodnia część to typowa dla XC walka o przewyższenia, czyli zróbmy na jednym zboczu górki najwięcej podjazdów, ile się zmieści. W efekcie jeździ się tam troszkę jak po agrawkach, tylko góra-dół, a nie prawo-lewo. Niektóre z tych podjazdów są na tyle strome, że na Trail Forks ten kawałek pętli zyskał nawet kolor czerwony, czyli dla zaawansowanych. Ja się tam uczciwie zmęczyłem, te podjazdy solidnie weszły mi w nogi. Nie chce mi się. I tak jestem dobry. Na wschodniej części jest też to, co mi podobało się najbardziej, czyli dropy. Dobrze przygotowane, bezpieczne, z odpowiednim odjazdem i przede wszystkim nie na płaskie. W ogóle pierwszym featurem, który wpadł mi w oko, jak przyjechałem na Jelonkę, był ten bydlak. Spoglądał na mnie przez krzaczki i drzewka i szeptał do mnie cichutko: skocz mnie, skocz mnie. Tak było. Bądźmy szczerzy, jak jedziecie na trasę XC i to w okolicach Warszawy, to raczej nie spodziewacie się podobnych atrakcji. A jest jeszcze jedna, wyższa. Pomimo wymalowanej zachęty, tego akurat nie zdecydowałem się skoczyć. Oczywiście nie dlatego, że się bałem, bo po prostu mam problemy ze stawem skokowym. Nie chciałem pogłębiać kontuzji. Ale wszystko inne starałem się już polecieć. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach albo w humorze, żeby te dropy skakać, to wydaje mi się, że wszystkie one są przejeżdżalne. Nawet ten bydlak z Belki. Nie kojarzę, żebym tam widział gdziekolwiek bruzdy po zębatkach. Wiecie, co mam na myśli. Szkoda tylko, że najazd na tą bardzo fotogeniczną przeszkodę jest z ostrego zakrętu. Wydaje mi się, że gdyby wyciągnąć go trochę bardziej w górę, to byłoby więcej czasu, żeby złożyć się do tego dropa. Można by było wtedy utrzymać troszkę wyższą prędkość,
no i polecieć odrobinę dalej. Obecnie w pierwszej fazie najazdu skupiałem się bardziej na wyjściu z tego zakrętu niż na samym dropie. No ale pamiętajmy, że wciąż jest to trasa pod cross country. Tu ma się odbywać wyścig, walka o komy, a nie te trywialne, grawitacyjne wygłupy. To poważne miejsce. Dla poważnych ludzi. I już ostatnie, co zwróciło moją uwagę. Najbardziej wschodnia część trasy trochę dziczeje, a przynajmniej dziczała jak tam byłem, czyli jakieś parę tygodni temu. Widać, że jest zdecydowanie rzadziej uczęszczana. Stąd taki mój apel, prośba. Jak idziecie tam pojeździć, to spróbujcie przejechać tamtą częścią chociaż raz, tak żeby po prostu nie zarosła. Tu górą pójdziemy tym razem. No i przyszedł czas na werdykt. Bawiłem się świetnie, do domu wracałem z uśmiechem od ucha do ucha. Jasne, że takie pozawijane tory cross country to nie jest jakoś szczególnie mój klimat. Z jazdą brakuje trochę prędkości, nie ma też żadnych rollerów, żeby trochę przypompować. W zasadzie z takich klasycznych trailowych feature'ów to są chyba tylko te dropy. Ale i tak jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zaawansowaniem technicznym tej trasy, więc polecam, choćby dla urozmaicenia. A tymczasem trzymajcie się, na razie.